I śmierć Pana Jezusa na krzyżu to nie jest dzień żałoby. To jest święto. Od wczoraj rozpoczęliśmy święta paschalne. One trwają 3 dni. Dzisiaj nie jest dzień żałoby. Dzisiaj jest święto. Dzisiaj i jutro świętujemy. Krzyż bowiem jest znakiem zwycięstwa. A jeśli zwycięstwo, to święto, to świętowanie. Świadczą o tym następujące sprawy. Po pierwsze, przed chwilą słyszeliśmy śpiew pasji. Przecież gdy się śpiewa, to jest to znak zwycięstwa, znak świętowania. Podczas różnych uroczystości śpiewamy. Śpiew pasji według świętego Jana jest znakiem zwycięstwa, znakiem świętowania. Dalej, po drugie, to świętowanie dlatego, że treść pasji według świętego Jana wskazuje na to, że to cierpienie u Jana zostało jakby zminimalizowane, zmniejszone, a święty Jan w pasji pokazuje nam znaczenie tego, co się stało. Synoptycy, a więc Łukasz, Mateusz i Marek opisują mękę Pana Jezusa, wszystkie cierpienia dokładnie, ze szczegółami, a święty Jan w pasji nie. On pokazuje, co to wszystko znaczy dla nas. I on pokazuje, że Jezus jest królem. Że Jezus wstępuje na tron, z którego będzie władał. Tym tronem jest krzyż. Dlatego w treści pasji świętego Jana mamy elementy właśnie zwycięskie krzyża Jezusowego. A więc świętowanie. Bo Jezus poprzez krzyż zwycięży. Po trzecie, każdy z nas otrzymał dzisiaj do ręki krzyż. To jest ikona, która przedstawia Jezusa umarłego, Jezusa ukrzyżowanego, ale jednocześnie Jezusa chwalebnego, zmartwychwstałego. Świadczy o tym wiele rzeczy, ale jedna sprawa jest bezdyskusyjna. Otóż zobaczmy na tym krzyżu, że Jezus ma ślady męki, że rany Jego krwawią w rękach, w nogach, w boku, ale w rękach, w nogach te rany są puste, tam nie ma gwoździ. Jezus, gdy się objawiał zmartwychwstały, mówi: popatrzcie. Tomasz chciał włożyć ręce, palec do ran Jezusa. One były puste i na tym krzyżu też są puste. Do średniowiecza bowiem w ikonografii przedstawiano Jezusa ukrzyżowanego w szatach królewskich, tak jak święty Jan nam objawia dzisiaj, w szatach kapłańskich, pełen dostojeństwa, bo to jest zwycięzca. Jezus na krzyżu jest zwycięzcą, jest zbawcą, jest królem. I my dzisiaj nie mamy żałoby. My świętujemy zwycięstwo krzyża Jezusowego. I na odwrocie jeszcze, po czwarte, mamy modlitwę, która jest parafrazą
pieśni w krzyżu zbawienie, w krzyżu cierpienie, w krzyżu miłości nauka. I zobaczmy, że właśnie ta modlitwa do Jezusa ukrzyżowanego pokazuje, w czym Jezus zwyciężył na krzyżu. W krzyżu zbawienie. Jezus ukrzyżowany zwyciężył grzech. Dla nas. Bo my grzeszymy. Pokonał grzech. W krzyżu zbawienie. To jest zwycięstwo. W krzyżu cierpienie. Przeżywamy różne cierpienia. Fizyczne, psychiczne, emocjonalne, moralne, duchowe. Jezus zwyciężył na krzyżu cierpienie, bo nadał im sens. Gdyby nie było krzyża Jezusa, nasze cierpienia byłyby bezsensowne. Natomiast krzyż Jezusa sprawił, że one mają wartość zbawczą, że one się do czegoś przydadzą w naszej drodze, w naszej pielgrzymce do nieba. One nie są bezwartościowe. One mają ogromną, największą wartość w naszym życiu. Tak jak w życiu Jezusa na krzyżu miały największą wartość, bo przez nie zbawił nas. Przez swoją miłość, przez swoje cierpienie. I mówimy też w pieśni w krzyżu miłości nauka. To właśnie Jezus ukrzyżowany i opuszczony, ten, który woła: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, objawia nam, czym jest prawdziwa miłość. I pokazuje, że miłością można zwyciężyć wszystko. Że miłość wszystko zwycięża. Nie ma takiego zła w życiu człowieka, którego nie pokonałaby miłość. I wreszcie, moi drodzy, na końcu mamy takie słowa, które są podsumowaniem, które mówią, że krzyż to jest drzewo życia. Prowadzi do Twojego, Jezu, i mojego zmartwychwstania. Prowadzi do pełni życia. I najważniejsze w naszym życiu jest zrozumieć, że krzyż jest znakiem zwycięstwa. Że on wszystko to, co najgorsze w życiu, zwycięża i pokonuje. Tylko potrzeba jednego. Jeden, jedyny warunek. Przyjąć krzyż i ofiarować Jezusowi, Bogu. Niedawno miałem taką niezwykłą sytuację. Otóż osoba młoda, mój rocznik, miała tylko chrzest. Nie miała innych sakramentów, w życiu się pogubiła. Ale wierzyła w Boga. I kilkanaście miesięcy temu zachorowała na raka. I poczuła w sercu, że chciałaby zbliżyć się do Jezusa, chciałaby przyjąć pierwszą komunię świętą. Pewne osoby bardzo pomogły jej w przygotowaniu. I zadzwoniła dzień przed Światowym Dniem Chorego, że chciałaby przyjąć Komunię Świętą. Poszedłem do niej. Najpierw wyspowiadałem. Była to pierwsza spowiedź w jej życiu, z całego życia. Generalna spowiedź. Później odprawiłem na stole przy niej mszę świętą. Udzieliłem pierwszej, jak się okazało, ostatniej komunii świętej w jej życiu. Udzieliłem sakramentu chorych.
A ona z wielkim szczęściem, z wielką wdzięcznością bardzo była na twarzy radosna. Pomimo tego, że cały czas tak na łokciu tylko się podpierała, żeby uczestniczyć w wielkich cierpieniach bólu. A na twarzy była radość. I zrozumiałem, że krzyż, Jezus ukrzyżowany jest zwycięstwem, bo pozwolił jej w takim cierpieniu, w takiej po ludzku rzecz biorąc tragedii, odnaleźć siebie, zbliżyć się i zbawić, bo po tygodniu niecałym zmarła. I gdy odprawiałem pogrzeb, to na kazaniu mówiłem na podstawie psalmu: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, bo ta łaskawość i miłosierdzie objawiły się najpełniej w krzyżu Jezusa, bo krzyż Jezusa jest naszym zwycięstwem.